Państwa, miło mi powitać dwie nasze dyskutantki, dwie panie Joanny, dwie panie doktor. Obok mnie siedząca pani doktor Joanna Banachowicz z Centrum Wilhelma Brandta, z Katedry Literatury i Kultury Niemiec, ale i z pracowni badań nad migracjami. Już była u nas tydzień temu, więc może tak skrótowo tylko powiem, że jest absolwentką germanistyki i romanistyki. Zainteresowania badawcze to literatura niemiecka, austriacka, problemy Holokaustu, literatura podróżnicza, też migracje. Jest autorką książki na temat twórczości Ernsta Jungera, doktorat robiła na temat twórczości Dorona Rabanowici, który był zresztą nagrodzony przez konsula honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga. Doktorat, nie doktorat. Tak, tak, tak. Oczywiście. I druga nasza panelistka dzisiaj, pani doktor Joanna Treiman, która jest dzisiaj po raz pierwszy z nami, ale oczywiście nie po raz pierwszy w centrum, które bardzo dobrze zna z innych naszych przeglądów filmowych. Pracuje w Instytucie Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa w Zakładzie Badań Niemcoznawczych. Studiowała w Instytucie Studiów Międzynarodowych naszego Uniwersytetu, w Instytucie Kulturoznawstwa naszego Uniwersytetu. No i teraz, prawda, jest adiunktką na naszym Uniwersytecie. Jej zainteresowania naukowe obejmują, no właśnie, jej doktorat dotyczył narodowego socjalizmu w Chinach Zjednoczonych Niemiec, więc myślę, że ten doktorat, który był opublikowany jako książka w 2014 roku, myślę, że ten film jakoś się wpisuje w te twoje wcześniejsze zainteresowania, ale później ta twoja ścieżka się potoczyła też, powiedziałbym, troszkę w innym kierunku i teraz zajmuje się pani doktor głównie polityką kobiecą w Niemczech, niemieckich partii politycznych w Niemczech. Oczywiście, że tematyka filmowa jest jej wciąż bliska, wciąż pisze artykuły na ten temat, zajmuje się oczywiście też rozrachunkiem z przeszłością nazistowską, no i oczywiście historią kultury niemieckiej ze szczególnym uwzględnieniem filmu. Więc tutaj pokrótce przedstawiając obie panie, nie wiem od kogo zacząć za bardzo. Zacząć od pytania. Ale może powiem w ten sposób. Wydaje mi się, że ta piosenka na końcu, nie wiem, czy państwo się jakby uważnie jakby wsłuchiwali w słowa, czy też wpatrywali w te tłumaczenie tych słów, a właśnie Asia jest tłumaczką. Ale tłumaczem piosenki jest Andrzej, tak. Bo się tym nie pochwalił, bo akurat tego już nie zdążyłam zrobić, a później wziął tak, na siebie. Dlatego też, zabrakło w tym tłumaczeniu rymów tej piosenki, ale one nie są najważniejsze. Asia by to pewnie zrobiła dużo lepiej. Ale w każdym razie myślę, że te słowa na końcu mogą być jakimś podsumowaniem tego filmu, prawda? Wstań, powiedz nie, kiedy, no właśnie, kiedy co i kiedy dzieje się niesprawiedliwość, prawda? Kiedy ludzie są dyskryminowani z różnych powodów. Czy myślicie, że ta piosenka właśnie zamykająca ten film, jak ona się ma do treści tego filmu? Myślę, że przede wszystkim tutaj można zwrócić uwagę na to, że to jest taka forma protestu, prawda? Wezwania do jakiegoś takiego, nie wiem, odwagi cywilnie, żeby zareagować właśnie w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z dyskryminacją. Jest to problem, no nie chcę powiedzieć, że dość powszechny w społeczeństwie niemieckim, ale rzeczywiście dość istotny, ponieważ według najnowszych badań to jest 1/3 osób z tak zwanym pochodzeniem migracyjnym w ciągu ostatnich 12 miesięcy spotkała się często bądź no średnio często, to oczywiście była różnie stopniowalna z jakimiś przejawami dyskryminacji, tak naprawdę na wszystkich płaszczyznach, bo i w życiu codziennym, i w szkole, i w miejscu pracy, tak? A konsekwencją jakby dyskryminacji są także ataki o podłożu rasistowskim. W zeszłym roku to jest prawie 2100 ataków. To jest ponad 15% wzrost w stosunku do poprzedniego roku, czyli 2021, więc widać, że po prostu ta wrogość także do imigrantów, tak, czy do osób o tak zwanym pochodzeniu migracyjnym w Niemczech wzrasta. Więc myślę, że tutaj ta piosenka, mimo że ona już ma 30 lat, bo to jest chyba 93 rok, ile dobrze pamiętam, ten utwór został napisany, to wydaje mi się, że jest ciągle aktualny. A się tutaj mi dodał? Tak, ja się zgadzam z moją przedmówczynią. Ta piosenka rzeczywiście ładnie podsumowuje nasz film i właściwie można powiedzieć, że jej aktualność jest dość niepokojąca, bo przez tyle czasu
cały czas właściwie mamy do czynienia z podobnymi sytuacjami i tutaj wpasowanie się tego songu w treść pokazuje, że no, jest dużo do zrobienia i przez te wszystkie lata być może niewiele zostało zrobione albo w niewłaściwy sposób. Co mnie jeszcze zastanowiło, może to będzie trochę kontrowersyjne w tym kontekście, ale jak są różne wersje tej piosenki do znalezienia też w internecie, nowe wersje nagrane, koncertowe wersje. I jest też taka dłuższa wersja, gdzie jej autor, zanim zacznie śpiewać, też mówi taki krótki monolog na temat tego, że nie jest patriotą, bo porównuje patriotyzm do nacjonalizmu. Wydaje mi się to troszkę kontrowersyjne i nie jestem pewna, czy rzeczywiście, nie wiem, czy tutaj też możemy na ten temat trochę podyskutować, czy ewentualnie Państwo sobie to zobaczą. Wydaje mi się, że też moment, kiedy protestujemy, tak, kiedy szukamy jakichś rozwiązań trudnej sytuacji, bardzo łatwo jest wtedy też popadać w skrajności tego typu. I no to już troszeczkę wychodzę poza kontekst samego filmu, ale no to się dość w wielu wersjach tej piosenki pojawiało i no zastanawia mnie po prostu. Tak, ale to było dobre określenie, protest song. A czy w takim razie, czy zgodziłybyście się z tym, że ten film w jakiś, no, tak nawiązując do protest songu, tak? Czy można go uznać za protest film, tak? Film protestu? Protest? Ja bym chyba nie powiedziała, że to jest film. Z jednej strony pewnie tak, ale raczej bym powiedziała, że to jest film afirmacyjny. Jest pokazana przede wszystkim siła kobieca, proces przezwyciężania traumy, kształtowania na nowo swojej takiej świadomości, tożsamości, ale oczywiście no, niezgody na określone zachowania, tak? Dyskryminację, przemoc wobec kobiet, która też została zarysowana, tak? W postaci takiego molestowania seksualnego i bagatelizowania po raz pierwszy przez przyjaciółkę tej głównej bohaterki, czyli Rosy. Ale myślę, że to jest taki właśnie, raczej bym powiedziała, że oczywiście gdzieś ten element protestu jest, ale dla mnie to jest bardziej afirmacyjne. W tym właśnie kontekście, o którym przed chwilą powiedziałam. Ten protest jest na końcu, a tutaj film to jest proces, tak? Proces przepracowywania traumy. Ja bym to tak bardziej nazwała, jako film, który pokazuje sposób wydostawania się z trudnej sytuacji i nie poddawanie się, tak? Wypracowanie sobie metod radzenia z tym i zarazem odnalezienia się w tej rzeczywistości, która cały czas jest niekorzystna, cały czas jest to środowisko w wielu momentach wrogie ludziom, którzy nie są z dziada, pradziada, prawda, urodzeni na tych terenach. I to jest bardzo wyraźnie w tym filmie pokazane, że właściwie jak się przyjrzymy, te osoby, no, wszyscy główni bohaterowie, no to mają jakieś podłoże migracyjne, albo są nielegalnymi migrantami, albo gdzieś już dłużej mieszkają w Niemczech, tylko cały czas nie są postrzegani jako część tego społeczeństwa. Nawet jeśli świetnie mówią po niemiecku, wykonują bardzo ważną pracę, jaką jest opieka nad bądź co bądź Niemcami, starszymi osobami, które już są niesamodzielne i nie są w stanie funkcjonować w codziennym życiu bez tej pomocy. Oni są zdani na ich, prawda, tutaj ciężką pracę. Można powiedzieć, że ci ludzie są podporą tego obecnego społeczeństwa, bo to też jest tam pokazane dość wyraźnie właściwie no, struktura wiekowa, poza tą sceną, kiedy jest party gdzieś na wolnym powietrzu, gdzie wszyscy się tam mieszają, świetnie bawią, to w codziennych sytuacjach, tamta może niekoniecznie jest tak codzienna, tylko bardziej świąteczna, w takich codziennych sytuacjach to społeczeństwo niemieckie jest tam przedstawione bardziej jako, no właśnie jak, czyli starsi ludzie, którzy potrzebują pomocy, parę wyjątków jak nauczyciel karate, który jest świadom tego, że istnieje wiele nieprawości i próbuje każdej osobie pomóc i wzbudzić w niej poczucie własnej wartości, bo mogła walczyć o swoją godność, bądź też, no niestety, te jednostki, które atakują Niko i są katalizatorem wszystkich tutaj wydarzeń. Ten film, tak mi się wydaje, też on jest w wielu miejscach taki pootwierany, czy też niepozamykany, prawda? Nie wiem, chociażby przyrównując go do takich filmów, gdzie tradycyjnie, prawda, bohaterowie, nie wiem, na początku spotykają się z jakimś traumatycznym przeżyciem, zaczynają trenować jakąś sztukę walki po to, prawda, żeby no, na koniec przezwyciężyć tych swoich przeciwników i żeby to rozwyciężyło. Tutaj jakby nie mamy tego zamknięcia w postaci, prawda, tej walki końcowej chociażby, prawda? No właśnie, tak, ja się zastanawiałam się, jak zaczęłam oglądać ten film, czy będzie jakiś moment rewanżu w tym obrazie, ale nie doszło do tego i nie wiem, może i dobrze, może to jest celowe.
Czy mi się wydaje, że to istotna jest, to jest taka gra też z widzem i przełamywanie pewnych stereotypów, to jest sama postać tego nauczyciela karate. To jest Andreas Marquardt, który w życiu jakby takim prawdziwym, tak, też ma szkołę karate w Berlinie, ale ponad 20 lat był sutenerem. Ponad 8 lat siedział w więzieniu za handel ludźmi między innymi, tak? Więc tutaj też biorąc pod uwagę jego przeszłość i to, że on jest takim właśnie, jak pani doktor powiedziała, katalizatorem do tej siły, tak, dla tej głównej bohaterki, no to myślę, że to jest właśnie interesujące ze względu na jego tę przeszłość prywatną i rolę, którą tutaj odgrywa w tym filmie. Ale on jest też jakby, to jest bardzo ciekawa postać jakby w tym filmie, prawda? Bo on z jednej strony pozwala się tej głównej bohaterce wyzwolić z tej traumy, prawda? Z drugiej strony mamy takie trochę wrażenie, że to jest taka postać no, bardzo apodyktyczna, prawda? Która gdzieś tam no, narzuca tam swoją wolę, prawda? Tej swojej podopiecznej. Ale mamy też taką scenę, gdzie on jakby no, zamiata to dojem, prawda? Więc jakby jest wyprowadzony z tej swojej takiej roli lidera, prawda? Widać, że on tam jakby też potrafi się zajmować takimi, no, tradycyjnie powiedziałbym, tradycyjnie niemieckimi czynnościami, tak? Ale właśnie, bo to też jest ciekawe, to tradycyjnie on jako sprzątający dojo, ale z drugiej strony właśnie, no, kim są bohaterowie tego filmu, tak? To są no, głównie dziewczyny, prawda? Ten proces wychodzenia z traumy, mi się wydaje, że tutaj też w tym filmie jest bardzo ciekawy, ponieważ też on jest nieoczywisty, prawda? To znaczy Niko, która w pewnym momencie jakby zaczyna trenować to karate, z jednej strony możemy powiedzieć, że no to karate pozwala jej właśnie nabrać pewności siebie, zmierzyć się z tymi swoimi demonami, które przecież cały czas tkwią w jej głowie. Ale z drugiej strony, no właśnie, coś się z nią też złego dzieje, prawda? Na płaszczyźnie kontaktów z chociażby z tą swoją przyjaciółką dotychczasową, jak ona miała na imię? Roza. Tak, więc jakby tutaj wydaje mi się, że właśnie pokazanie tego procesu wychodzenia z tego, tej traumy, którą spowodowało to wydarzenie z początku filmu, jest takie wieloznaczne, prawda? Czy ja mogę do tego dodać, to było takie moje skojarzenie, dlaczego akurat jest szkoła karate, tak? Bo wydaje mi się, że i te problemy, o których mówiłeś, wynikają z tego, że i to jest to, o czym pani doktor wcześniej powiedziała, tak? Że ona mówi biegle po niemiecku, najprawdopodobniej urodziła się już w Niemczech, tak, jest częścią społeczeństwa niemieckiego, mimo wszystko nie jest jako taka postrzegana, prawda? Bo padła jakby ofiarą tej napaści na tle rasistowskim. Wydaje mi się, że ta szkoła jest taką pewną formą wspólnoty, że ona próbuje jakby od nowa znaleźć, czy na nowo znaleźć tam swoje miejsce, tak? Czy staje się częścią jakiejś większej grupy. I to jest też może taki metaforyczny powrót właśnie do tego społeczeństwa niemieckiego w jakiejś tam formie, prawda? W takiej skali mikro, bym powiedziała. Nie wiem, to było takie moje jakby spostrzeżenie, bo przecież to mogło całkowicie inaczej też wyglądać, prawda? Te lekcje karate, na które... Ale ten powrót faktycznie... Ale jeszcze tylko dodam, jak się przyjrzymy, bo to są takie migawki, jak się przyjrzymy tej szkole, to tam jest dużo osób właśnie o tym podłożu migracyjnym. Pojawiają się w kadrze, tak? Była dziewczyna w chuście, była dziewczyna tam... prawda, o ciemniejszym kolorze skóry tam gdzieś mignęła, tak, co jej warkoczyki chwalił trener. Także widać, że w tym, nie wiadomo, czy każdy, kto tam przychodzi, miał podobne doświadczenie, albo być może jego bliscy mieli i wysłali to dziecko tam, żeby umiało się bronić w przyszłości. To możemy tylko domniemywać, to nie jest wyraźnie powiedziane w filmie, ale fakt, że szkoła karate to jest, zgadzam się, jest taką przestrzenią budowania wspólnoty, jest też miejscem akceptacji, tak, gdzie każdy jest zaakceptowany i gdzie ma taką pozycję, taki pas, jaki sobie sam wywalczy, niezależnie od tego, skąd pochodzi, kim jest, więc to jest chyba tu istotne. Może nawet dlatego to zostało wybrane, to trzeba spytać twórców filmów, prawda, czy być może mieli to na myśli, ale możliwe, że na tym przykładzie dobrze jest widać ten
awans, w cudzysłowie, społeczny taki, prawda, pięcie się po szczeblach drabiny gdzieś tam w górę, dzięki zdolnościom, dzięki pracy i zaangażowaniu, a nie tylko dlatego, że skąd się pochodzi albo skąd się nie pochodzi. Więc tutaj to jest ta przestrzeń neutralna pod tym względem, gdzie wartością jest sama praca, jaką człowiek wkłada, tak mi się wydaje. Ja na to tak patrzę. I w takim, jeśli przyjmiemy takie założenia, no to wtedy ta teoria o agresji, czy o tym, że coś złego się z nią dzieje, to nie jestem pewna, czy to jest właściwy trop, bo te agresje odczytywałabym bardziej w kategoriach właśnie jakiegoś etapu radzenia sobie z traumą. To jest normalne, że ona się najpierw zamyka, to są kolejne etapy takiej żałoby, prawda? Ona najpierw się zamyka w sobie, nie odzywa się do nikogo, patrzy w sufit, później przychodzi moment takiego przepracowania, że zaczyna coś robić i ta energia, ta złość, ta trauma z niej wychodzi właśnie i musi z tą zdolnością wyjść, uderzyć nawet w niektórych bliskich, po to by przyszedł taki moment wyciszenia, przeproszenia i zdobycia pozornej równowagi, tak? To myślę, że to chyba bardziej w tę stronę działa. Nie wiem, czy mam rację, ale... Ja nie wiem, czy nie pójdę tutaj za daleko w tej interpretacji, ale trochę mnie natknęliście, podążyć teraz, ale faktycznie to dojo, jakby... Ty, Asia, chyba powiedziałeś, że to takie gniazdka takiego społeczeństwa typowo niemieckiego, tak? Jakby... no w tym doju ta dziewczyna się uczy dyscypliny, prawda? Dyscyplina, ten tak zwany niemiecki Ordnung, no to są te takie cechy, które no właśnie powinien mieć każdy członek tego niemieckiego społeczeństwa, więc to jest taki przykład takiej, powiedziałbym, niemieckiej z ducha socjalizacji, tak czy nie? Myślę, że to jest chyba zbyt daleko do karaty niemieckiej. Myślę, że ten niemiecki porządek to jest już mit i stereotyp, który absolutnie do współczesnych czasów nie przystaje. To jeszcze może gdzieś tam poprzednie pokolenia, kilkadziesiąt lat wcześniej, tak. Myślę, że młodzi ludzie nie do końca. Że byłoby to zbyt trudne właśnie ze względu na tą różnorodność społeczeństwa niemieckiego, że każdy ma różne korzenie, inny proces socjalizacji, tak? I tu znowu byśmy weszli na tą dyskusję na temat tej tak zwanej kultury wiodącej, prawda, tych wartości, które są fundamentem dla społeczeństwa niemieckiego. Nie wiem, czy to właśnie akurat to jest jakby istotą tego filmu. Nie wiem, jak pani doktor to widzi. Wydaje mi się, że tak. Poniekąd, no. Można sobie zadać pytanie, czy ten porządek zawsze był czymś naturalnym dla strony niemieckiej, czy jedynie czymś wypracowanym przez, narzuconym odgórnie i na ile odzwierciedlał właściwie potrzeby. Tutaj to trudno mi, nie chciałabym wchodzić w tę dyskusję w tej chwili. No fakt, że społeczeństwo się zmieniło bardzo i to jest w tym filmie bardzo widoczne, że struktura społeczna jest inna, że role, jakie piastują rodowici Niemcy versus, prawda, migranci, bądź też nawet urodzeni w tam, ale jednak inni, tak, postrzegani jako inni, to też nie ulega wątpliwości, że cały czas to nie jest społeczeństwo, które pozwala każdemu spełniać się w tym, w czym by chciał się spełnić i iść własną drogą, że są pewne przeszkody i stereotypy, bardzo dużo stereotypów to mieliśmy, no ta scena napaści jest bardzo no, nacechowana taką wręcz, prawda, podręcznikowymi przykładami agresji związanymi z tym, ze stereotypami wobec osób pochodzących z innych krajów, tam mieliśmy, prawda, różne takie niezbyt przyjemne sformułowania, które jednoznacznie stwierdzają, że ktoś jest taki bądź taki. Ale to się było, tak. Wydaje mi się, dlatego że tutaj kobieta jest agresorką. No właśnie, to było ciekawe. Nie mężczyzna. Tak, tak, to było też bardzo ciekawe, że ta kobieta jest, no, tutaj taką przywódczynią tej bandy, a ci panowie kopią jak ona im każe. No, nie wiem, jak tutaj jeszcze. Tak, znaczy skojarzyło się, jak pani tutaj o tym mówiła, że każdy w tym społeczeństwie niemieckim ma do grania jakąś rolę. To też myślę ciekawe, takie przełamywanie stereotypów, to jest ta dilerka w parku, prawda? Bo zazwyczaj, kiedy się czyta jakieś doniesienia z Berlina, no to zazwyczaj gdzieś tam Arabowie, osoby czarnoskóre, mężczyźni, tak, gdzieś po prostu handlują narkotykami. A tu mamy, tak jak pani powiedziała, rodowitą Niemkę, prawda, kobietę, która gdzieś tam na pierwszy rzut oka w ogóle nie kojarzyłaby się z jakąś taką nielegalną działalnością. To jest też kolejny jakby przykład takiego grania właśnie ze stereotypami. I znowu mamy kobietę obsadzoną właśnie w tej... Tak, kobietę, aczkolwiek miałam kobietę od tydzień temu. Przepraszam, ale bo ja ta scena zwróciła moją uwagę, że się mogę wtrącić. Skąd wiem, kto tam jest dealerem, a kto tam jest tym przyjmującym? Widzimy tylko z ręki do ręki, co jest przekazywane. Ale widzimy właśnie, kto konsumuje te narkotyki. Pani Hania ze scenariusza.
To znaczy, ale tak, tak. Dlaczego dealer nie może później konsumować własnego towaru? No to jakby... To jest nieopłacalne właśnie. Po prostu. Nie wiem. Dla mnie po prostu to mi się od razu kojarzyło z taką piosenką Ich bin schwarz, has du gras, ich hab gras. Po prostu nie wiem, czy znacie. Jest to przerobiony utwór Ich hab spaß. Gdzie po prostu jest właśnie grane, jest grany po prostu ten stereotyp, tak, że wszyscy czarni, wszyscy Arabowie są dealerami. Wydaje mi się, że po prostu tutaj jakby został wykorzystany ten stereotyp, że ona nie dość, że się zajmuje sprzątaniem i opieką, to jeszcze dealuje. Ja to tak odebrałam. Ale właśnie mi się wydaje, że to nie, nie, że właśnie ona na pewno nie dealuje, potem jest rozmowa jeszcze właśnie tej Niko z tą przyjaciółką Rozą i ona mówi tak, skąd to masz, prawda? Okay. Więc chciała zapytać tej kobiety, więc domyślałam się, że tamta kobieta była tą dealerką. Tak, tak. Ta kobieta w scenariuszu nazywa się dealerka, bo miała dostęp do scenariusza, więc raczej nie, tutaj nie było wątpliwości, kto jest kim, ale zastanowiło mnie to, po co właściwie ta scena, no bo okej, okay, jeżeli spojrzymy na tą stronę odwrócenia stereotypów, czyli biała kobieta dealuje, ale jeżeli spojrzymy na to tak inaczej, no to jednak migrantka bierze te narkotyki. To nie jest zbyt pozytywne, prawda? W tym momencie... Ale ja myślę, że jest pozytywne, bo to jest też przełamywanie pewnych stereotypów, tak? Kobiety migrantki w filmach niemieckich to są... Znaczy, o ile branie narkotyków może być pozytywnie postrzegane, nie wydaje mi się to. Tak, ale tutaj przede wszystkim są kobiety, które są wskazywane w dramatach społecznych, tak? Jako ofiary tych patriarchalnych stosunków, mamy przymusowe małżeństwa, mordy honorowe, tak? To są głównie te kobiety migrantki pokazywane w takiej scenerii. A tu mamy kobiety, które po prostu chcą się dobrze bawić, korzystają z okazji, prawda? No po prostu są pokazane jak normalne, przepraszam za to sformułowanie, jak normalne młode kobiety, tak? Abstrahują tutaj w ogóle od tego, czy one są migrantkami, czy też nie, tak? Jakie są ich korzenie. Bo tutaj w ogóle ten park, ta scena w parku miała tam dużo ciekawych rzeczy. Czy mam te kobiety w hijabach, które rozmawiają tak. To było właśnie też to było bardzo ciekawe, ten dialog na temat, prawda, noszenia chusty i tego i tych sposobu patrzenia na to i jak zróżnicowane jest społeczeństwo dzisiaj, jak różny jest stosunek do tego, tej części akurat kultury tamtej. To było bardzo ciekawie tutaj przedstawione, że różnice zdań tych głównych bohaterek i tam te dwie panie, które mijają, prawda, są ubrane w chustę, ale ich dyskusja jest już taka całkiem frywolna. To tam nie zostało z tego scenariusza dość dobrze przetłumaczone, bo tam jeszcze było słowo halal, dodatkowo co dodaje temu dialogowi takiej pikanterii, prawda? Nie wiem, czemu tego panowie, którzy nakładali napisy, nie skrócili to aż tak. W każdym razie to jest no, taka bardzo ciekawa scena, chyba może nawet jedna z lepszych w tym filmie, krótka, ale dająca dużo do myślenia, jak dużo jest niuansów w tej kulturze, jak bardzo my jeszcze tego nie rozumiemy i wiele nie wiemy. Co znaczy tak naprawdę wolność, czy noszenie chusty, czy rezygnacja z niej, no to pytanie jest otwarte. Ja bym jeszcze tutaj się odniósł do tej dealerki. To znaczy faktycznie no to, że ona jest kobietą, to jest takie, można powiedzieć, no niecodzienne jak na kino niemieckie, tak? Natomiast w tym filmie, który oglądaliśmy tydzień temu, tak? Czyli Berlin Alexanderplatz, no też mieliśmy czarnoskórych dealerów, ale na czele jakby tej szajki stali biali, prawda? Więc tutaj można powiedzieć, że to jest podobnie. Ale parę razy już tutaj padło słowo zróżnicowanie niemieckiego społeczeństwa, tak? Myślę, że ono jest zróżnicowane tutaj na dużych poziomach, na kilku poziomach. To, co mówiła reżyserka tego filmu, reżyserka, że jakby ważna jest reprezentacja, prawda? I że ona poprzez ten film no, chciała jakby przełamać no, kilka tabu. Ja myślę, że tym jednym z takich tabu to jest właśnie tabu starości. Tak. Cielesności także, właśnie. Wydaje mi się. Chyba nie ma dużo takich filmów, gdzie faktycznie mielibyśmy pokazane takie no, osoby starsze, zniedołężniałe prawie że, ale przecież w żadnym negatywnym świetle. Można powiedzieć, że jakby to no właśnie nawet pokazanie, tak jak tak wspomniałaś, cielesności, prawda? Pokazanie tej skóry jakoś pozwala nam się oswajać z tym tematem. Więc to jest też chyba taka ważna funkcja tego filmu, że jakby to nie tylko chodzi o te sprawy związane z etnicznością, ale również oswajanie po prostu spraw związanych ze starzeniem się.
Tak, z cielesnością, seksualnością, już tutaj świetny ten dialog, rozmowa właśnie Niko z Brigitte, tak, tą starszą panią, na temat jej romansów w czasie pobytów sanatoryjnych, prawda? Gdzie też właśnie jakby pokazanie, że miłość nie zna wieku, prawda? Że też życie na emeryturze może być ciekawe, moglibyśmy tak to podsumować. Więc to też myślę, że kolejne przełamanie tabu pewnego, no i też pokazanie, tak jak wspomniałaś, pewnej różnorodności. To są bardzo pozytywne postaci, ci starsi państwo wszyscy, prawda? I Brigitte, i ten drugi pan Fernandez, tak? No zwłaszcza Brigitte z tym dialogiem też, jesteśmy multikulti, jesteśmy otwarci, ona tak, wydaje mi się, że wtedy no, nie gra, ona mówi szczerze, bo dla niej nie ma różnicy, stara się tam kilka słów w każdym języku nauczyć i pokazać, jaka jest otwarta i wygląda, że jest to szczere w każdym razie. Przynajmniej na tyle, na ile tutaj jest to widoczne. Nie ma żadnego sygnału w filmie, że wykorzystuje, prawda, Niko, czy jakoś obarcza ją dodatkową pracą ponad siły. Jest ta relacja taka dość przyjacielska, można powiedzieć. Niko, tutaj niewiele o niej wiemy z tego filmu. Wygląda na to, że raczej jest samotną, prawda, osobą, ma tylko przyjaciółkę i tych swoich podopiecznych, z którymi jest, jak widać, mocno zaprzyjaźniona. Można w pewnym sensie powiedzieć, że stwarza takie więzy pararodzinne z nimi, tak? Że to jest taka jej prawie babcia, ta Brigitte też ją traktuje bardzo przyjacielsko, kiedy jest potrzeba, to do niej dzwoni pierwsza, tak? I potrafi opowiadać o różnych szczegółach ze swojego życia, no trudno powiedzieć, może z kim innym nie byłaby taka otwarta, więc wydaje mi się, że tutaj jest pokazany ten moment też integracji na poziomie emocjonalnym. Proszę Państwa, dużo wątków zostało poruszonych. My teraz w takim razie byśmy bardzo byli ciekawi, jak Państwo odebrali ten film. Czy może Państwo by coś dodali do tych wątków od siebie? Prosimy o udział w dyskusji. Powiedzcie mi, jakoś zgrzytnęło Wam w porównaniu do Waszego obrazu Niemiec? To, coście widzieli teraz na filmie, czy to dokładnie jest pogranie tego, co myślicie o Niemczech? Nie ma tutaj cenzury, mówcie to, co myślicie, serio. Znaczy, czy taki macie obraz Niemiec, jak się zobaczyliście, czy inny? Znaczy, moim zdaniem Niemcy nie wyglądają na taki rasistowski kraj i właśnie zdziwiło mnie to, że był właśnie pokazany rasizm. A nie uważać na przykład, że tam ktokolwiek pojawiłby się na tym moście, dostałby, że to jest akurat przypadek, że ona się tam pojawiła. Ja takie miałam wrażenie, że tam po prostu była grupa ludzi, która szukała zwarcia. I akurat, że trafili sobie na taką, znaleźli sobie kurę, którą uznali, że można ciągnąć. Nie? Poza tym to jest nikt jakby tak wjechała i nie powiedziała przepraszam, co jest. Wszędzie tak. Można dostać. No właśnie. Czy w Niepolda nie dostałoby się za to tak samo? No też zrobili to pewnie celowo dla rozrywki. Oczywiście, oni szukali draki. Tak właśnie zastanawiam się, czy tam każda osoba, która by w tym momencie się nie pojawiła, nie spowodowała dokładnie tego samego. Ale oni też tam później do niej krzyczyli jakieś... A później to podobno, akurat trafiła się taka, to więc można było użyć stereotypowych ataków. Czyli muszę pozwolić, jeżeli Pani pozwoli, ja się z tym nie zgodzę, bo wydaje mi się, że to jest bagatelizowanie rasizmu. Wiele osób właśnie o tym mówi, także reżyserka chociażby, że właśnie, bo jest też ciekawy wątek, proszę zwrócić uwagę, że tutaj nie ma żadnego śledztwa. Sama Niko nie zgłasza w ogóle tej napaści na policję. Ten wątek w ogóle się nie pojawia. To też się pojawia pytanie, prawda? Z jakich powodów? Czy to jest brak wiary w skuteczność systemu, czy to jest po prostu dla niej, no, tak coś codziennego, tak? I świadoma tego, że może ją coś spotkać. Ale tego nie zgłosił. No to jest właśnie, jakby pojawia się kolejne pytanie, tak? Ale wiele osób właśnie o tym mówi, że rasizm w Niemczech jest bagatelizowany, że w życiu codziennym naprawdę i w sferze, nie mówimy nawet o agresji takiej fizycznej, o przemocy, tylko właśnie agresji werbalnej, tak? Że różnego rodzaju są zachowania, które wskazują na to, mają podłoże rasistowskie, a wiele osób po prostu nic z tym nie robi, po prostu przywykło do tego. Proszę wziąć pod uwagę tak, że mamy jakby tutaj jakby dość dużą liczbę uchodźców, coraz większe problemy jakby z integracją
i na poziomie tutaj landowym, i na poziomie federalnym, gdzie to po prostu no, społeczeństwo niemieckie mówi, mamy dosyć, tak? Bo już pewne granice zostały przekroczone i jest dosyć duży problem. Więc wydaje mi się, że tutaj sami właśnie uchodźcy, nawet kiedy były chyba kilka lat temu, to były jedyne takie badania przeprowadzane, mówili o tym, że bardzo często spotykają się z różnego rodzaju takimi zachowaniami agresywnymi, tak? Więc... To jest bardzo ciekawe. Ale oni sami też są agresywni. To nie jest tak, że to jest tylko w jedną stronę. Nie, no oczywiście, że tak, tak? Bo że tutaj jakby, jeżeli mówimy o integracji, to oczywistą rzeczą jest to, że musi być wola po obu stronach, tak? Bo oczywiście państwo musi zapewnić poprzez określone mechanizmy, tak? Tutaj inkluzję, włączenie tych ludzi społeczeństwa poprzez na tej płaszczyźnie społecznej, kulturowej, tak, ekonomicznej i tak dalej. No ale ci ludzie oczywiście też muszą tego chcieć. Więc tutaj rzeczywiście jest to proces, który działa w obie strony. Bardzo ciekawy wątek poruszyłaś. Faktycznie to, co ona robi po tym pobiciu, no właśnie nie dzwoni na policję, tylko zapisuje się na karate, prawda? Bierze sprawę w swoje ręce, to jest no, taka trochę nieufność względem instytucji państwa, prawda? A policja się w kilku momentów w tej filmie pojawia. Pojawia się... ścigają. Tak. Czyli jako zagrożenie de facto dla, no, dla tych ludzi, no oczywiście, którzy są tam nielegalnie, nie mają papierów, ale no niemniej jednak jest to też element tego systemu, powiedziałbym, represyjnego bardziej chyba. No to myślę, skandale, no myślę, że to nie jest duże słowo. W policji niemieckiej, kiedy jakby wskazano, prawda, że są tam policjanci zatrudnieni o poglądach skrajnie prawicowych, gdzie wykazano pewne zachowania rasistowskie, ja myślę, że to też może, prawda, że to jest taki jakby nie bezpośredni wątek, ale gdzieś w domyśle. My możemy się oczywiście tylko domyśleć, czy to był właśnie zamysł twórczy tego filmu, tak? Czy to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, bo nie wiem. No raczej taki, wydaje mi się, że jednak taki był zamysł, tak? No bo jednak chodziło o to, żeby pokazać ten atak. A czy my wiemy, gdzie się dzieje akcja tego filmu? W Berlinie. Znaczy lokalizacje są z Berlina, ale tak naprawdę w filmie wydaje mi się nie pada ani razu taki obraz, żeby można stwierdzić, że to jest jednoznacznie Berlin. Nie, no myślę, że duże miasto na pewno, prawda? Że... Albo po której stronie Niemiec. Znaczy to jest, ma pani rację, prawda? Bo rzeczywiście na wschodzie te postawy wrogości wobec obcych, tak to określmy, są zdecydowanie tutaj no większe, tak? Tam jest rzeczywiście większy odsetek osób, które no niechętni są obcokrajowcom, a w szczególności muzułmanom. Bo to ile teraz dobrze pamiętam, to prawie 50% osób ankietowanych na wschodzie w takim najnowszym badaniu wskazało, że nie życzyłoby sobie tego, aby muzułmanie przybywali do Niemiec. W zachodnich Niemczech to jest chyba około 23%. Więc to rzeczywiście bardzo, bardzo duża rozbieżność jest, jeżeli chodzi o te postawy właśnie Niemców ze wschodu i Niemców z zachodu. Ale też pomijając jakby Berlin, który jest jakby zupełnie innym bytem, prawda, jeśli chodzi o Niemcy, no to faktycznie tych osób z tłem migracyjnym, no jednak większe jest więcej zachodnich niż wschodnich, prawda? Asia, ja bym może jeszcze Ciebie bym spytał o taką rzecz, nawiązując do tej Twojej książki, prawda? Zajmowałaś się narodowym socjalizmem w kinie, tym pozjednoczeniowym już, prawda? Widziałabyś ten film, gdybyś miała kontynuować tą książkę, no to ją skończyłaś na około roku tam 2012-2013, coś takiego, prawda? Ale gdybyś miała dociągnąć te kilka lat dłużej, jak ten film by siedział u Ciebie w książce? W ogóle by się nie pojawił. A w ogóle by się nie... Nie, w ogóle by się nie pojawił, bo tutaj jakby nie mamy żadnego podłoża ideologicznego, prawda? Dlaczego o tym mówię? Bo zazwyczaj tego typu ataki utożsamiamy ze skrajną prawicą, ale wcale tak nie jest, bo w przypadku skrajnej lewicy także mamy dość dużą wrogość wobec obcokrajowców, bo w tych najnowszych badaniach to jest około 55% zwolenników alternatywy dla Niemiec, czyli tej prawicowo-populistycznej partii, która no jakby też jest, są różnego rodzaju frakcje, które są ewidentnie skrajnie prawicowe, ale także wśród wyborców Die Linke, czyli lewicowej partii, to jest około 30% osób, które mówią o tym właśnie, że no są niechętni obcokrajowcom. Więc ja tutaj w ogóle ten film w tej książce moim się nie pojawił, no ze względu na zerowe odniesienie do nazizmu jako pewnego fenomenu historycznego. Tak?
z tego względu. Także jakby brak odniesień do samej ideologii neonazistowskiej, bo też tak jak pani powiedziała, prawda, wcześniej, no możemy powiedzieć, że to nie miało podłoża takiego, tak, że po prostu w złym miejscu dziewczyna się pojawiła, tak, w złym czasie i być może dlatego została pobita. Tak? Dlatego, tak jak mówię, no, abstrahuję od tego podłoża ideologicznego w kontekście jakby samego nazizmu czy też neonazizmu. Okay. Dobra, proszę Państwa, jeszcze jakieś pytania, uwagi? To może ja zapytam, jeżeli mogę tutaj do Państwa, jako młodych ludzi, jakie emocje Państwu towarzyszyły podczas oglądania tego filmu? No bo jakby mamy tutaj sytuację rzeczywiście no, młodej dziewczyny, niewiele pewnie starszej od Państwa, która no, mierzy się z tak no, brutalnym atakiem, całkowicie zmienia się ich życie. Myślę, że to jest ten ciekawy wątek też przyjaźni z Rozą. Czyli jakby ta scena na przykład, kiedy ona zapłakana stoi przed drzwiami tej swojej przyjaciółki, tak? Ona otwiera drzwi, patrzy na nią i bez słowa drzwi zamyka. No właśnie, czy to na przykład nie wzbudziło jakichś emocji w kontekście przyjaźni, tak? Kobiecej. A później, jak gdyby nigdy nic, prawda, ten wątek też jest niedomknięty, wszystko jest w porządku. Nie, tam jest kilka momentów, one są przyjaciółkami, Roza wspierają po tym pobiciu. Później, kiedy przychodzi ten etap przepracowania agresji, no to Niko nie potrafi, nie chce mieć kontaktu z ludźmi, potrzebuje być sama, a Roza też chyba zbyt mocno na ten kontakt naciska i dochodzi do takiej ostrej wymiany zdań na schodach. Później, kiedy Niko to przepracowuje i zapłakana przychodzi, to Roza jest z kolei obrażona, a potem na koniec one się godzą w sklepie, to tam jest pokazane. To tutaj ten proces, jak się dokładnie przyjrzymy, tylko on jest poszatkowany, trzeba być uważnym. To wszystko jest od początku do końca i na końcu one się godzą i są przyjaciółkami, prawda, znów ten krąg się zamyka, oczywiście to doświadczenie gdzieś tam pozostaje, tak myślę, ale no, są te momenty, kiedy takie kawałki tak, tej relacji rozpatrywane osobno rzeczywiście też mogą wzbudzać emocje, tak, ta ostra wymiana zdań, nie ma przepychanka na schodach, plus potem scena, kiedy Roza zatrzaskuje drzwi Niko przed nosem. Tutaj pani się zgłaszała. Tak. Nie, chciałam tylko powiedzieć, że myślę, że mogło też chodzić o tą dziewczynę z Macedonii. Tak, z Macedonii, że obydwie były jakby zainteresowane nią, przynajmniej ta jedna Rosy. A ta dziewczyna z Macedonii była bardziej zainteresowana tą Niko. I to też mogłoby mieć wpływ na ich konflikt. Mhm. Tak, bo to jest kolejny wątek, który pani jakby wskazała, prawda? W odniesieniu do orientacji seksualnej tutaj odmiennej, gdzie to jest tylko gdzieś w jakiś sposób. Chociaż ta Macedonka była zainteresowana bardziej jakby z poczucia winy chyba, prawda? Wytłumaczyć tak, jej rolę mi się wydaje, ta Macedonka. Nie, ja myślę, że to jest kwestia chyba przyjaźni między nią a Niko, niekoniecznie zainteresowanie jakiejś fascynacji seksualnej, jeżeli tak to można nazwać. Raczej to, o czym pani powiedziała, prawda? Jakaś może zazdrość, która się gdzieś tam wdarła w ich relacje. Ten fakt, że ona przychodzi taka zapłakana do tej swojej koleżanki, to chyba wynika z jej rozczarowania, że ona się spodziewała, tak ja tak sobie przypuszczam, że tamta jest nią zauroczona w jakiś sposób, a ta okazało się, mówi o Macedonce, a na końcu okazało się, że ona po prostu chciała jej wyjaśnić swoją rolę w tym zajściu całym. Ona nie brała udziału w tym, nie była atakującą, tylko że potem się tam pojawiła. I chyba to tak zinterpretowałam ten płacz, że ona jest rozczarowana, że to co innego wyszło, niż ona się spodziewała. Się nie dowiemy tego, byśmy musieli zapytać. Znaczy wielu rzeczy się nie dowiemy. Tu jest wiele wątków takich bardzo powierzchownie zarysowanych. Właściwie nawet nie jestem pewna, czy interpretując niektóre nie nadinterpretowujemy, bo na przykład te relacje między dziewczynami, ja też były momenty, kiedy też na to patrzyłam, a były takie, kiedy nie do końca, nie wydaje mi się to jednoznaczne, także na pewno nie nazwałabym tego tak jasno i zdecydowanie, że to właśnie taka relacja tego typu, czy jakiś trójkąt. Ale na pewno ja też nie podkreślam, nie jestem pewna. Jednobłciowy, tylko właśnie, że jakaś fascynacja taka nawet jako osobą po prostu. No to na pewno tak. Nie? Że ona coś innego, że ona się spodziewała, że ona jest dla niej atrakcyjna jako przyjaciółka potencjalna. A tamta tylko miała generalnie w sumie nie wiem dlaczego tak to długo trwało, zanim wyjaśniła jej swoją rolę w tym zajściu całym. To
No, bała się pewnie reakcji, no, albo też może ten może się tego doprowadzić. Bała, więc czego się też tego, no, nie wiem. No, Zostanie po prostu się odbywa i też nie dowiadujemy się z filmu, co się dzieje później z tą Macedonką. Naprawdę Kolumbia no, wyjeżdża razem z tym swoim miasteczkiem do innego miasta, prawda? Ale ten jej pobyt w Niemczech jest no, taki zupełnie pod znakiem zapytania, prawda? Bez papierów, nielegalnie. Będzie ciągłą ucieczką z miejsca do miejsca, aż coś się wydarzy albo i nie. Jeżeli mogę, na mnie dosyć duże wrażenie zrobiła scena z zupą pomidorową u Brigitte. To była zupa pomidorowa? Tak. No, ja się tak... zastanawiałam, właśnie, to ciekawy wątek. Ja się zastanawiałam, że myślałam, że to jakaś zupa z kiełbaskami. Tak znaczy, mówię... Może tutaj po raz drugi powiem stereotyp zadziałał, bo ja skojarzyło mi się to z filmem chyba Dzień Świra, gdzie jest zupa pomidorowa. Ale jakby... Scena w tym sensie jest dla mnie mocna, że osoba, która zazwyczaj była słaba i potrzebowała pomocy, w tym momencie po prostu daje tą pomoc. I jak ona wcześniej jeszcze mówiła o tym multikulti, to dla mnie to multikulti tutaj w tym filmie było taka jakby wspólnota cierpienia trochę po prostu, że wszyscy rozumiemy się bez słów tak naprawdę w sytuacjach, kiedy coś nas boli po prostu, kiedy cierpimy. Albo kulti-multi, czyli taki miszmasz, tak? To przejęzyczenie też mogło być znaczące. No. Właśnie, czy to słowo już trochę nie wychodzi z użycia? Multi-multi? Chyba troszkę, chociaż... Bardziej się mówi o multikulturowości, ale tak w skrócie... O wielokulturowości, prawda? Mówi się, że ten projekt upadł, multi-culti. No właśnie, nie, no, bo samo słowo jak słowo, ale co się za nim kryło, prawda? No, wcześniej, tam ileś lat temu, było postrzegane jako taki rodzaj utopii, że wszystkie te narody, różne kraje, ta różnorodność może żyć pod jednym dachem i że każdy się może realizować, być sobą i jednocześnie częścią tej większej struktury i że wszyscy mają równe prawa i żyją w jednym wielkim raju. I to się no, niestety nie powiodło, nie wszędzie w równym stopniu. No i teraz często można spotkać takie sytuacje, kiedy jest to używane w ten prześmiewczy sposób, nie wiem, czy się tutaj pani z nami zgodzi. Rodzaj, no, taki, troszeczkę z ironią, tak? że to jednak nie wypaliło. Tak, i jeżeli chodzi też o komedię, przepraszam, tylko jedną, to tak akurat wyszło do głowy, jest cała masa takich niemieckich komedii, które próbują grać o tych różnicach kulturowych i właśnie obśmiać ten projekt cały multikulti. Więc w tym kontekście właśnie jako coś prześmiewczego. Mhm. No może właśnie ten film trzeba postrzegać, można postrzegać jako właśnie obronę tego multikulturalizmu. Nie jestem pewna. Jeśli oglądam multikulturalizmu, mi przychodzi na myśl taki już dość chyba znany film, ale francuski dla odmiany, Za jakie grzechy dobrze Boże. To być może Państwo wiedzieli. No to jest ta odmiana, tutaj naprawdę jest fajnie pokazane wszystko, można się z tego śmiać, jednocześnie no, każda inność ma tam coś do powiedzenia i to wszystko jest pięknie gra w tej wielkiej orkiestrze, można tak to nazwać, a tutaj nie jestem pewna. Ja bym raczej powiedziała, że Niko jako kobieta byłaby dla polityków niemieckich jakimś świetnym przykładem udanej integracji. Tak, proszę zobaczyć, to jest dziewczyna, która, no nie wiem, czy się tu urodziła, czy przybyła właśnie z Iranu, ale świetnie mówi po niemiecku, ma pracę, jest częścią naszego społeczeństwa. Więc raczej byłoby instrumentalizowana to politycznie, żeby pokazać, że integracja się udała, tak, jako jeden z niewielu przykładów. Mam też pytanie, na ile Niko czuje się taką prawdziwą częścią tego społeczeństwa, tutaj też nie jest do kontakt. Mnie się wydaje, że ta pierwsza scena pokazywała, że ona się czuła bardzo pewnie. Tak? Na początku tak, ale jednocześnie był też moment, że musiała się znów bronić niejako przed tym takim, ta pani pierwsza scena. Tak, ta pierwsza scena. Cała skuteczność działania, nie przejmowanie się tym, co mówi, prawda? Potrafiła po prostu jakby no, obronić się w jakiś sposób, tak? No, przy tym ale normalnie ktoś niezaatakowany by się bronić nie musiał i te pączki doniósł na miejsce przeznaczenia. Tak? Ale tutaj myślę, że nie był w ogóle związany z nią jako migrantką, powiedzmy, tak? Tylko no, z kimś to toruje. Myślę, że każdy z nas w jakichś sytuacjach życiowych spotka się z tą sytuacją. To znaczy tak, możliwe, że tak, możliwe, że nie, no bo też nie była jakoś specjalnie, prawda, zasłonięta. Ktoś, kto ją widział, no to też mógł mieć ten podtekst, ale nie musiał faktycznie. To rzeczywiście była taka obrona przed zwykłą agresją słowną, czy jakąś taką, jeżeli... Jeszcze jedna rzecz przyszła do głowy po tej napaści, kiedy ona próbuje przepracować tę traumę. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, nie wiem, czy to też ma znaczenie, czy też to nie jest moja nadinterpretacja, jej strój.
takie szare bluzy sportowe z kapturem, które nosi. Bo proszę zwrócić uwagę, że tak jakby chciała się wtopić w ten tłum, prawda? Zniknąć, żeby w żaden sposób się nie wyróżniała, właśnie poprzez swoją fizyczność. Więc tutaj może też to w jakiś sposób, tak jak pani powiedziała, no próba jakby znowu stania się częścią społeczeństwa, ale tym razem taką niewidzialną. Czy ona tutaj no, chce się przed tym społeczeństwem ukryć, tutaj jest bardzo znaczące, jak się przyjrzymy w trakcie filmu, ona na początku chodzi z odkrytą głową, tak? Później się ubiera w te szare stroje, ale ma jeszcze kaptur nasunięty na twarz, to jest bardzo ważne. Potem czapkę z daszkiem, dopiero w którymś momencie, jak już trochę to przepracuje, ona to zdejmuje i pokazuje swoją twarz. Nie wstydzi się siniaków i nie boi się spojrzeć ludziom w oczy. Ona się wcześniej zapada w siebie, chowa, tak? Żeby jej nikt nie spojrzał. Nikt na nią nie spojrzał, nie zobaczył, nie tylko tego, że jeszcze nosi na sobie ślady po bicie, ale jednocześnie fizycznie i też te wszystkie bodźce, jakie do niej dochodzą, to było pokazane w filmie, te głośne dźwięki, takie zamazane obrazy, te światła, to wszystko trauma, która wraca i kiedy przechodzi przez ten most, na którym doszło do napaści, też przez początek filmu nie jest w stanie dojść, dochodzi do początku, do połowy, prawda, z czasem gdzieś tam stara się iść coraz dalej, ale widać, że każdy krok ją wiele kosztuje i to jest no dla mnie ten film cały jest taką opowieścią o przepracowaniu traumy, a jednocześnie mówi o odnalezieniu się w społeczeństwie, które być może jest dla niej ojczyzną, bo prawdopodobnie to już jest to pokolenie, które się tam urodziło, najprawdopodobniej, tak? Raczej tak przypuszczam, zwłaszcza na świetną znajomość języka niemieckiego. No i poczucie takiego wiecznego wyobcowania, to jest ten główny temat, który właściwie no, chyba zostaje bez odpowiedzi, bo próby integracji zawodzą. Można podjąć walkę, no tylko prawda, kiedy się uzbrajamy i uczymy sztuk walki, można albo się bronić, no to wtedy jesteśmy, kiedy jesteśmy atakowani, albo nie daj Boże atakować, prawda? Tak jak były tam momenty takiej niekontrolowanej agresji z jej strony, to też być może taki moment do refleksji, że w społeczeństwie czy w środowisku, gdzie cały czas czujemy się zagrożeni, możemy sami stać się agresywni. Istnieje takie niebezpieczeństwo, nie znaczy, że tak się stanie, prawda? Że ta natura ludzka to jest bardzo delikatna materia. Ja bym tutaj jeszcze dodał na ta tożsamość tych dziewczyn, prawda? Głównie tutaj mam na myśli Niko i tą Rozę, tak? Ona bardzo fajnie się przejawia tutaj na poziomie języka, to znaczy jak one z sobą rozmawiają, tak? Bo one tak rozmawiają trochę po persku, trochę po niemiecku, tak? Łącząc jeden język z drugim, to widać, że już na tym poziomie one są tak jakby pomiędzy, prawda? Dla mnie było takie smutne bardzo i dziwne, że tam nie padły żadne słowa, jakby tutaj było w słowa obrane, to wszystko poszło tylko w jakiejś tam aktywności, tak to przepracowałem traumy. Ona nie, nawet ta scena z zupą też taka zwróciła na uwagę, ale no tam ta pani jej tylko podsuwa tę zupę, ona tak płacze i je. I nie, ona w ogóle o tym nie rozmawiają, w ogóle ona z nikim nie porozmawiała, policji nie powiadomiła, jakby to wszystko zdusiła w sobie i jakoś tam poszło do środka, tak, albo w jakieś takie czynności na zewnątrz, ale nie miała okazji z nikim porozmawiać, tak, albo nie chciała, albo to otoczenie nie było na to gotowe, to dla mnie było bardzo smutne. Bardzo dobra uwaga, tak, no właśnie język tutaj, to o czym tutaj Państwo mówią, albo nie chciała, albo nie mogła, albo też nie chciała dlatego, że i tak nikt by jej nie wysłuchał, bądź nie zrozumiał, to tutaj też już wybrzmiało troszkę, ale to jest bardzo słuszna uwaga. Trochę raczej to wyglądało tak, jakby jej po prostu brakowało. Albo brakuje jej słów, tak, że to jest takie doświadczenie, że ona nie jest w stanie ubrać je w słowa i co ciekawe, ani niemieckie, ani nawet perskie, prawda, tej jej rzekomo języka ojczystego. No właśnie, tak. Dobrze, proszę Państwa, jeśli nie ma więcej komentarzy, uwag, to ja bardzo dziękuję za przybycie dzisiaj. Dziękuję panelistkom. No i zapraszamy za tydzień. Dziękuję.